Cześć tu! Oluś i tato, siemanko, niezłe wdzianko, a tak... Robocianko! Dzisiaj coś zupełnie czego? No, nowego! Jedziemy druga część openingu Super Things Guardians of Kazoom od Magic Box. Tak naprawdę. No jest, no bo otwierasz opening, otwierasz pudełko, bo tak samo unboxing. Okej, zanim zaczniemy, oczywiście nie będziemy dzisiaj przedłużać, bo mamy do odpakowania, przetestowania dwa roboty, gdzie są, jeszcze jest super ultra rzadki Zings i jest też Kazoom Kid. You know? Czyli tak naprawdę są trzy postacie, bo robot, Kazoom Kid. I mamy do porównania stare. Mamy stare, nie wszystkie, bo nie znaleźliśmy. Ale mamy oryginalnego z saszeteczki. Pozdrawiamy widzę, jak to ogląda, bo to Fury'ego, bo to dziękujemy Ci bardzo. To już prawie 2 lata, ale dziękujemy Ci bardzo. Mamy też z jakiejś tam gry bodajże. I mamy... Bo to jeszcze w tamtym domu. Kazoom Kida, nie pamiętam z czego, bo też trafiliśmy z saszetki, ale nie mogliśmy go teraz znaleźć. To jest z gry. Okej, dobra, ale to za chwilę... Poczekajcie, jak otworzymy jakiegoś robota, to ją porównam. Zobaczcie, na przykład tutaj sobie tak wygląda ten Kazoom, a patrzcie, jak ten brzydki. No to porównamy, jak wyciągniesz. No teraz to nie ma co porównywać. Porównamy... Dobra, odsuwamy burdelanko tam. Czekaj. Dobra, to jest zupa z bobra, jeszcze lepsza z czego? Otwieramy na zaraz. Wow. Poczekaj, nie, picie, bo żebyś tu mi nie rozlał. Zanim zaczniemy, widzicie zanim zaczniemy, zostawcie łapeczkę w górę. Kto nie subskrybuje, zostawcie suba z dzwoneczkiem oczywiście, żeby informowało was, że Olek. No to otwieramy robotę. Otwieramy. Oluś, którego pierwszego otwierasz? Dobra, jak zwykle złego, bo on jest zły. Na koniec toczymy bitwę, okej? Superowsko? Dobra, lecimy. Ale on mi się najbardziej podoba w wyglądzie. Lepiej od tego dla mnie. Zaraz wszystko wytłumaczysz, jak otworzymy dwa, to porównamy. Powiesz dla Ciebie, który lepszy, powiem ja dla mnie, który lepszy. Najważniejsze, żeby było dobrze. Tata, tutaj się to otwiera? Tak, tu jest taki, tu jest. Zobaczcie, jak będziecie otwierać, na dole macie taki napisane jest open. Wciskasz i ciągniesz, tu się powinno odrywać. Ja tego... Masz? Tak jest. O! Pierwsze jest... Aha! Nie mów! Nie mówi się, kurde. Saszetka. Zobaczcie, bo w ogóle w tych nowych thingsach są takie saszetki ekologiczne. Wyciągamy. Na razie odstawiamy, bo tu mamy z tyłu pokazane co i jak co robią. Ej, czy robota chyba trzeba złożyć? Nie trzeba złożyć. Dobra, daj no, ja poobcinam. Proszę, wyciągaj. Mamy robocika, pokaż jak się prezentuje. Robi szpagat? Umie robić szpagat. Raty, robię szpagat. I ręce chodzą, i robię szpagat. Czyli mogę kopa zrobić, ale to będzie w walce, pewnie to wykorzystamy. Na górze mamy... A jak się go wyciąga? Teraz nie tak, to jest Kazoom Kid. To jest Kazoom Kid. No i teraz co? Tu mamy na pewno z tyłu skrzydełka do latania. Właśnie tak to działa. Olu się bawi, tylko teraz musimy rozgryźć, jak go się wyciąga. Wyciąga się go, mili Państwo, a bierzesz tu do dołu. Bo tu jeszcze blokada była taka. I wyciągasz, pokaż Kazoom Kida, który zwie się Kid Fury. A w ogóle ten robot nazywa się Fury Storm. I super robot Fury Storm. Okej, dobra. Ale wiecie co jest najlepsze? Możecie sobie tutaj wsadzić każdego. Można każdego, ale no to jest jakby zestaw. Więc zobaczcie, jest lekko można powiedzieć krystaliczny, bo jest prześwitujący. Rączki chodzą, czapa się nie ściąga. Można tak na przykład robić, zobaczcie, dekoracje jak chcecie, jak robot jest włączony. Jak włączony, czyli... A nie, za bardzo. Za bardzo, bo się przewraca. Czyli możemy, wysiadamy, wyłączamy robotę, wsiadamy i ten. Dobra, odczuć saszeteczkę, zobaczmy Kid Fury'ego. Najpierw musimy wsadzić. On otworzy saszeteczkę. Dobra, otwieraj saszeteczkę. I uwaga, tu. Nie tam, nie zaglądaj. Pamiętaj, że to dla widzów. I to jego broń tu jest jeszcze. Ale olbrzymia ta broń. I tu... I jeszcze broń jego. To jest broń jego? Hmm? Tak myślisz? Nie, to jest broń też tego, to jest coś do wystrzelania. I porównajcie sobie. Dobry. No pokaż, porównaj. To jest oryginalny z saszeteczki na deserce. On o wiele ładniej wygląda. Ale nie, musisz troszeczkę cofnąć, jak widzisz, nie widać. I tu ma tą broń, to jest bronią też tego robota. Czyli taka, nie wiem, maczuga albo coś w tym stylu. Poczekaj, gdzie jest pudełeczko? A to jest też jego broń. To jest też jego broń. On w jednym trzyma to, a w drugim, chociaż tu nigdzie na rysunku nie jest pokazane, ale można włożyć. O, tu, a to jest fajne, bo zobaczcie, ma takie jakby szczypce na sprężynce. Można też mu włożyć Zingsa, są takie cienkie bardzo. Są cienkie, można zrobić różne rzeczy. Ma tutaj tą swoją bombę. I pamiętajcie, że jeszcze jest jeden. Tylko czemu nie chce się... Poczekaj, jest. Poczekaj, ja wiem przez co to się stało, ale nie powiem mi to. No powiedz mi. Nie, nie powiem na ucho, nie mówi się w towarzystwie na ucho. Olek już kombinował przed otwieraniem i naciskał przez pudełko. Tak było, było. Dobra, może coś trzeba zrobić, napiszcie w komentarzu, może to trzeba jakoś odblokować. To Olusiu, zaczynaj z drugim, ja tu powalczę, otwieraj Kazoom. Robiłem przy Kazoom Kidzie. Aha, no to nie. To może coś się tam zadziało, zaraz sprawdzimy. Napiszcie też w komentarzu, ile u was kosztują w sklepikach, bo wiem, że kosztują koło 100 zł. Ja obcinam. Okej. Later. Ty nie jesteś moim panem. Ty jesteś saszetki. A few moments later. W ogóle, poczekaj. Pokażę wam. Nie musi być Kazoom Kid, tylko macie coś takiego tu schowanego. Wysuwacie i wkładacie Kid Fury'ego. Tam, tam i Kid Fury wygląda tak. Jak to Kid Fury'ego? No, pokażę wam jeszcze. Wyciągamy i wkładamy. Patrzcie. Zingsa. Zobaczcie na tego. Zobaczymy, czy u niego się da. Skrzydła. Wykładamy. I odlatujesz. Dobra. Otwieraj i pokażemy Kazoom Kida teraz, a potem zawalczymy. Dawaj, otwieraj Kazoom Kida. No i wam pokażę porównanie. O, jest broń. O, ale czy to jest młotek jest czaderski. Uważam, że fajniejsza niż ta bombowa maczuga. A to jest taki jakby kielich, albo to jest moc. Po prostu to jest ich moc, ich energia, wiesz? Porównajcie sobie tego do tego. Zobaczcie, jaki on jest jasny, a jaki ten jest ciemny. Troszkę cofnij. Widzicie to? Właśnie, bo zazwyczaj może to jest oryginalny. No nie, to jest z tego. A jak wygląda oryginalny? Oryginalny ma takie tu rączki. Takie tu rączki? Szkoda, że gdzieś go zapodziałeś, nie? Okej, ale też jest fajny, ale też nie, trzyma broń. Ładnie wygląda od tego. Ładnie wygląda od tego? Dobrze, ja przyznaję. Poczekajcie, sprawdzimy. Tu też w tym dobrym jest ta wysuwana kładka. To jest ten? Nie, to nie jest ten. To jest ten. A poczekajcie, spróbuję na przykład włożyć tego widza. No to... No nie wierzę, ja chciałem pokazać, poczekaj, daj widzom pokażę, no nie no, lutek, pontutek. Mamy Kazoom i mamy Kid Fury'ego i mogą walczyć w robotach albo mogą walczyć Kazoom Kidy. Dobra, sprawdź czy inne Thingsy, Zingsy pasują. No, dawaj. Tak się prezentuje Kazoom Kid. Kazoom, jak się nazywał Kazoom Kid? Kazoom Kid? Nie, no ten jak się nazywa, bo już mówię. Kid Kazoom. Kid Kazoom, odwrotnie. A to są Kazoom Kid, a to jest Kid Kazoom. Nie uwierzycie, kto go kieruje. Kto? Sam Ponton! Sam Ponton, którego można nalać wodę! Ponton wypadziorka. Poleciał Ponton. Dobra, ładuj swojego ludzika, którym jesteś dobrym czy złym. No pokazałem broń. Tak, Kazoom Kid się podoba. Tu jest przeciwnik. Poczekaj, bo za dużo, poczekaj chwilę. Bo za duże zamieszanie się. Najpierw Kazoom Kidy, Kid Kazoom i Kid Fury mogą walczyć między sobą. Czyli można zrobić trzy walki. Super Thingsy, Super Kazoom Kidy i super roboty. Ale my zawalczymy robotami. Ale wpakujemy w roboty Kazoom Kidy, czy pakujemy w roboty Finsy? Kazoom Kidy myślę, że będzie ciekawiej. Kazoom Kidy będzie ciekawiej, dobra, trudniej będzie je wyrzucić. Oczywiście wybieram Kid Fury'ego. Oczywiście ty wybierasz złego, ja tu już sobie montuję. Tata, niech będzie, że ty do mnie teraz przyleciałeś. No dobra, ja do ciebie przylecę. Zrobimy cutscenkę, jak to mówimy. Odpalanie robota. 3, 2, 0. Uwaga. Start. Dobra, poczekaj, schowamy skrzydełka. Mam swoją moc. Tata, zobacz, jak się jedno schowa. Dobra, to już nieważne, kochanie, to już mniejsza z tym. Uważaj. Coś się może w transporcie zadziało. Dobra, lecimy na Szczecin. Szybko, jak się jedno schowa, to kolejne i to wypada. To się wysuwa. Super. To robimy cutscenkę. Ciebie aha, nie ma, ciebie nie ma. Jeszcze. No raczej nie inaczej. Uwaga, obstawiacie kto wygra, bo jak skończymy bitwę, to się żegnamy. Zostawcie oczywiście łapeczki w górę, subskrypcję i dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że tym razem wygram. Ja się nie poddam. Okej, poczekać. O, nie, skrzydła jeszcze nie. Poczekaj, nie wtrącaj się. A, no przeszkadzasz. Ciebie teraz nie ma. Ciebie teraz nie ma w cutscence. Możesz się nie wtrącać? Nie, no nie wierzę, no ludzie, ludzie. Dobra, uwaga, cutscenka, nie odzywaj się, teraz cicho, nie pokazuj. Dostałem telefon, halo, halo, tak, widzieliście Kid Fury'ego? Dobra, lecę do niego, bo on zabrał mi loda ekipy. Uwaga, startuję do niego. 3 minuty później. Już jesteś na mnie. Cia! O, widzę, cześć! Się spotkamy. Nareszcie cię mam, ty mój super, chodź tu bliżej. Ty mój wrog... Poczekaj, czemu mnie... Haha, wypadła mu moc, jest bez mocy. Uwaga. Zaczynamy walkę. Uwaga. Ukłon. Pod... Jest na fight. Minus 2 punkty. Uwaga. Olek, to wcale nie było śmieszne. Ale zdarza się. Bąki się pusza i tyle jest tego. No dobra. Uwaga, 3. Uwaga, jeszcze raz, ukłon. Ukłon, ukłon, ukłon. 3, 2, 1. Faj! Ja tu wróciłem, wracaj, jeszcze daję ci szansę. Poczekaj, dostaniesz z młota. Ale nie zasłonię, wypadłeś, jest pokonany, nie mów kurde, jesteś pokonany, nie, to teraz jak wypadł, to musisz włożyć tego, wkracza Kazoom Kid, nie szkodzi, to możesz go schować głębiej, dobra, schowamy, jest schowany, ja cały czas walczę, 1 punkt dla mnie, uwaga, 3, o, teraz ja wypadłem, jest, wygrałem, nie wygrałem, wygrałem, powiedzcie, że wygrałem, 3, 2, 1, poczekaj. Uwaga, zrobimy tak. Odkładamy bronię. Na zakończenie. Odkładamy bronię. Bo wiesz jak to jest. Jak trafisz w to, to się to nie otwiera. Uwaga. Wyciągnięte skrzydełka, wyciągnięte skrzydełka. Jak trafisz w to? Dobra. Się nie otwiera. Dobra. Uwaga, wyciągnięte skrzydełka. Na 3-4 rzucamy w siebie, ale tak, w sensie, ja ci pokażę jak wyciągamy, bo lecą na siebie jak Superman. W locie? Nie, w locie właśnie się zdążymy. Będziemy lecieć i puścimy tu. Dobra. I zobaczymy. 2, 3, 4, 1. Ale unik zrobił, ty oszukańcu! A, wylecie. Dobra, to układamy Kazoom Kidy jeszcze raz. Uwaga, Kazoom Kidy. Kazoom Kidy. Już się uleczyłem. Dziękuję Sherlocku za to, że mnie zastąpiłeś. Dobra, let's go in the flow, bo goni nasz czas. Żegnamy się tym państwem, ale teraz nie oszukuj. Rzucamy tutaj, tu. I tylko puszczamy. Nie, nie robimy tak. Uwaga. 3, 2, 1.